do wieczoru trener drużyny gości, pan Ilija Bogusiewicz, trener drużyny gospodarzy, pan Igor Griszczuk, zawodnik drużyny gości Tomasz Ochonko i zawodnik Andrzej Wosowek, Alek Lon. Jako pierwszego komentarz do tego spotkania poproszę trenera Ilię Bogusiewicza. Dzień dobry, gratulacje teamu Anwila i treneru Igor Griszczuk. Dzisiaj bardzo agresywnie się zagrali. Pierwsze dwie kwarty stali nam ze zbiórką, myśmy mieli problem z domem. Myślę, że moi zawodnicy za bardzo miękko wyszli ten mecz. Na jeden czas wszyscy zapomnieli, że jesteśmy w play-offu i jak się tutaj gra w ogóle i ja myślę, nauczku dostali w tym drugim meczu u naszej hali z Koszaliną, da takie miękkie mecze nie możemy robić. Myślę, że znając swój zespół i siebie, da będzie reakcja na 100% i spodziewamy się lepszych meczów następnych. Jeszcze raz gratulacje teamu Anwila, dopiero są zaczęli kolej i będziemy grać. Dziękuję. Wam się gratulacje. Opinie proszę trenera Igora. Dziękuję również gratulacje Polfarny i trenera Miny. Zagraliśmy naprawdę dobre zawody i w jednej i z drugiej strony. Cieszę mnie to, co wygraliśmy z biurkiem. Zagraliśmy do Spałowa. Mieliśmy 19 asyst. To jest bardzo dużo. I to, co założyliśmy, to wykonaliśmy. Jest 1-0, idziemy krok po kroku, spokojnie, to jest play-off. Będziemy walczyć, oddawać serce na każdą mecz. Dziękuję. Tomasz Ochonko. Tak jak tutaj trenerzy wspomnieli, to rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, zrobił pierwszy krok. Na pewno łatwo tej skóry nie sprzedamy, będziemy walczyć do samego końca. Jedyne, czego nie możemy zrobić, to zaczynać mecze, tak jak ten dzisiejszy. Otworzyliśmy całą piątkę, cała piątka weszła w rytm grania. Później ciężko jest zatrzymać taką drużynę, jaką jest Andy. Jesteśmy w najlepszej czwórce, więc tutaj nie ma słabych drużyn i nie można tak rozpoczynać mecz. Nic pozostaje nam tylko poprawić to, co dzisiaj źle zaczęliśmy i wyciągnąć z tego wnioski i zagrać całkowicie inny mecz. Dziękuję bardzo. Ale no, what a real talk about the game. We had a good game plan coming in, and I think we executed really well today, both defense and offense, especially defense the first half. We really shut them down and limited Okafor shots, and did a good job on Weed in the second half as well. Zagraliśmy naprawdę dobry mecz, zarówno w ataku, jak i w obronie. Szczególnie w pierwszej połowie udało nam się zatrzymać, zagrać bardzo dobrze w defensywie, zatrzymać ważne rzuty Patryka Okafora. I to było bardzo ważny przyczynek do tego dzisiejszego zwycięstwa. Like all season, it's a great effort by everyone on the team and hope to come out and do the same thing tomorrow. Jak w całym sezonie był to tak samo trudny mecz. Spodziewamy się, że kolejny będzie równie ciężki dla nas. To co? Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do naszych gości? Pan dzisiaj często mówi, podwajał Patryka Okafora, trzech zawodników pod kozem i to było trudno dla Polfarmy. Myślę, że Andrzej tej taktyki nie zmieni, a Pan zmienił tą taktykę na jutrzejszy mecz? To nie, od początku ligi to jest taka gra na Patryku Okaforu, to nic nowego nie ma. Ako nismo do teraz nauczyli, jak trzeba grać przy tylko takie gry, to nie nauczymy na pewno teraz za jeden dzień. To nie ma tego. Tak, to będziemy grać. Warianty są. Myślę, dzisiaj jest pierwszy mecz. Myślę, jakby się tak głowę lamale i wszystko poszło. Nie, spokojnie. Gramy drugi mecz, a po drugim meczu suma, a po trzecim, czwarty, piąty. A wtedy będziemy widać, jak będzie okazja. Poproszę o kolejne pytania. A jeśli nie ma pytań, zapraszam na dzień przerwy, a po dniu przerwy zapraszam ponownie do harmistrza. Dziękuję bardzo.